Witam się drogą, w swoim odcinku zdrajmy Wroczart i dalej mam rozdział Skyring i przechodzimy do biura Maksymiliana. Tak. All right. I'm close to Maximilian's office. Keep your finger on the trigger. They're expecting you. Dobra, no jeszcze w sumie nie jesteśmy w tym biurze, jeszcze mamy się przebić do tego biura. Aha, to jest winda. Dobra, ja tak chciałem podnieść jak taką większą klapę, okej. No dobra. Oj, 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 oj. Dobra, mamy jednego. Kurde, utrzymaj się. Dobra, na spokojnie. O, tylko odbiłem jakiś pistolet. Kurde. Ale nie, no trzech kolesi, ja nie mogę sobie z nimi dać radę. Moment. Dobra, to już bez zbędnego gadania. Idziemy. Wbijam. Może te mniejsze skrzynki byłyby lepsze, jakbym je sobie zabrał. Dobra, weźmiemy to. Spokojnie. Dobra. O, coś chyba uszkodziłem. Dobra, bierzemy to. Jehe. Boże, 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 co ja zrobiłem? Już ich powybijałem, wszystko elegancko, dobra. Tym razem sobie wezmę skrzynkę. Ciekawe, czy ona się przeteguje, że tak powiem, na ten poziom wyżej. No, o dziwo się przetegowała. Dobra. Aha, to tu jeszcze było takie coś, dobra. Dobra, idziemy. Załatwione. Ej, tam ma jakieś pole ochronne. To mi się nie podoba. Kurde, gdzie ja celuję? Dobra, załatwione. Tu mogę windę przywołać i w sumie tutaj chyba lepiej będzie jak... Jak przywołam to sobie tutaj, tam widzimy coś tam zbiorę, ale nie wiem co jeszcze. Jedziemy do góry. Rozpraszacz ciepła. No właśnie, czyli teraz jestem w stanie rozwalić tamtego. Tak mi się wydaje. Momencik, popatrzę w sterowaniu, czy czegoś nie ma. Ładunek, to. Latarka, wystrzel, ładunek. No, nic na ten temat, kurczę, nie mam. Moment. O.
Rozwaliłem ich, ale na pewno da się to jakoś zrobić inaczej. Tylko widocznie ja no po prostu nie wiem jeszcze jak. Dobra, jesteśmy gdzieś tutaj. No i jaja, co robicie? No to gdzie ja mam w takim razie iść, jak ja z tego pomieszczenia wszedłem tutaj? Aha. No dobra, znalazłem złotą odznakę. Ogólnie to fajnie, tylko... Tylko gdzie ja mam iść w takim razie? Bardziej wydaje mi się, że gdzieś tam, z tego względu, że no po prostu... Tam było coś hardkorowego do zrobienia. To sobie może gdzieś tam wrzucę. Jedziemy do góry. Może tutaj właśnie. Tu coś mam. O, dobra. W złą stronę, okej. No i tu tymi szybami już się gdzieś tam dostaniemy. Tutaj... Aha, tu się otwiera to, tak? Dobra. Ups. Znowu zabawa z tymi. A tędy tak nie przejdę. Jak to ustawię tutaj? Okej, i co teraz? No, teraz jestem po tej stronie, okej. Czyli to zrobimy w ten sposób. Okej, i teraz... I jesteśmy. Dobra, to nie była już taka trudna zagadka jak za pierwszym razem, ale może ja po prostu się przy tamtej przyuczyłem, jak to, że tak powiem, robić wszystko. Co, za spokojnie, nie? He was part of the team that developed Skyrig's anti-gravity technology. Yeah, I know. My father was part of the same team. Interesting. My father and Maximilian were friends until my father's death. I've known Max all my life. I don't know what's gotten into him. Ciekawa sytuacja, że oboje nad tym pracowali i że tak powiem, no i co? Dobra, tam chyba nic nie będzie ciekawego. Muszę zejść w dół. No to windą zjedziemy. Tu jakieś magiczne pola. Oj. Jeszcze ile mógł żyć? Dobra. Tu mamy wieżyczkę, tu jeszcze mamy to, tam mamy to pole. No ale chyba muszę zjechać w dół, no bo co? Dobra, jesteśmy tutaj. To jest rozwalone, tu już jest spokój. Tu jest jakaś winda, ale ona chyba nie... Ona działa? Nie działa. Dobra, to jest rozwalone. Żegnam, dobra, no to tu już przeszliśmy gdzieś dalej. Tego nie muszę uzupełniać w sumie. Tu mamy te skrzyneczki, to chyba muszę jedną taką zabrać. Jakbym tu zasilanie wyłączył, to może by mi to pomogło, ale dobra. Mam tylko nadzieję, że nie będę musiał się tam wracać, uj. Tam jest jakieś niebieskie przejście. Aha, dobra, to tu na pewno nie. A tutaj, co jest tutaj? No, dobra, chyba gdzieś tutaj mamy iść.
Czerwone pole. Dobra. Gdzie ja to zjeżdżam? Trochę się gubię w tych mapach, ale nie, dobra, jest punkt kontrolny, czyli to chyba tutaj. Ale to nie będzie ani tutaj, czyli gdzieś tam. Ani też tutaj, dobra, tu jest z wezwaniem windy, to może wezwijmy windę, właśnie, bo po tej stronie żebyśmy. Dobra, tego wszystkiego się muszę pozbyć. No ta winda musi mi zjechać i mnie zawieźć do góry, właśnie. No i do góry, dobra. Tak, no i teraz jakby obszedłem cały ten taki, to nie wiem co to było, to tutaj po lewej. No i teraz pytanie, co ja mogę? Aha, mam znaleźć tą konsolę i wyłączyć alarm. No wszystko fajnie, spoko, tylko gdzie mam tą konsolę znaleźć? Wszystko jest pozamykane i w ogóle lipa. Dobra, jedźmy tu do góry, tu widocznie gdzieś wyjadę. Dobra. O, tam żeby wyskoczyć potrzebuje się od czegoś odbić. Uciekaj, uciekaj! Dobra, może w tą stronę. Tu jest tylko do alarmu. Tą windą zjadę w dół, czyli to mnie nie interesuje. Dobra, tu są drzwi. Spokoj. Bo nie wiem jak ich rozwalić. To jest problem. Wiem tylko, że mogę w nich skrzynkami rzucić i wtedy się udaje. Dobra, jesteśmy tutaj. Spokojnie. Aha, bo tu jest czerwone, czyli nie mogę tak jakby przejść, okej. Mam cię, dziadzie, dobra. To mam zrobione. Chyba sprawa załatwiona, wyłączyliśmy ten alarm. Dobra, uciekamy, uciekamy, dobra. Mamy to. Z tym coś muszę zrobić. Właśnie, czyli że to nie mogę sobie od tak przejść, bo aż to właśnie to było dziwne, że tak się nic nie ten. Dobra, to mamy sprawę załatwioną. No i co teraz? Dobra, tą jedną blokadę tu wsunę. To zabijamy, no dobra, zjeżdżamy winą w dół i zobaczymy co się stało, bo było parę tych blokad, dlatego nie wiem dokładnie co tu się stało z tą resztą. Właśnie, tu jest jeszcze ta druga blokada. Tylko, że... No właśnie, tam jest jakieś pole, ja się tak nie przedrę od tak. Tamta blokada tak fajnie wystawała i ją się dało tak fajnie podnieść, a ta... To jest pod jakimś dziwnym polem... To jest pod takim dziwnym polem...
No właśnie, nie jestem w stanie. Zaraz, jakbym to podniósł, moment, co mi to da? No z tej strony tego nie zrobię, no bo tu jest. Głupi robot. No z tej strony tego nie zrobię, bo jest ta blokada, no. Czy to ja bym musiał to podnieść od dołu, tylko nie wiem jak. Dobra, zjeżdżaj John na dół. Teraz tego nawet nie mogę podnieść w dół, no proszę. Zaraz, tu się dalej niżej cofnąć nie mogę. Właśnie, mogę zjechać w dół, tego nie wiedziałem. A to jest dość istotne. Ale go zmyliłem, ciata, dobra. I co teraz? Aha, moment. No wiem, trochę mi zeszło rozwikłanie tej zagadki, że to tak ma zadziałać. Bo nie zauważyłem po prostu, że windą można zjechać w dół i tyle. Okej. To tą sprawę mamy załatwioną. Fajnie, że tutaj między windami nie ma tego takiego przeskoku, tylko tak płynnie, że tak powiem, się przemieszczamy po jednym pomieszczeniu. Dobra, tu sprawa załatwiona, idziemy. No to wygląda jak biuro. Wow, udało się. No, ta blokada zniknęła, okej, bo musieliśmy wysłuchać tej gadki.